Hopfer usprawnia drukowanie. Jako technika dekoracyjna, kwasorytnictwo było znane na długo przed przyjściem na świat Daniela Hopfera 1470-1536. Nowy wynalazek polegał na zastosowaniu tej metody w drukarstwie. Proces wytrawiania rozpoczyna się od pokrycia metalowej płytki materiałem na bazie wosku, nazywanym werniksem akwafortowym. Następnie za pomocą igły rysuje się na werniksie linię. Ma to na celu odsłonięcie metalu w miejscach, które powinny pojawić się na odbitce. Płytę zalewa się teraz kwasem lub w nim zanusza, co powoduje wytrawienie w niej narysowanych linii. Im dłużej płyta pozostaje zanurzona w kwasie, tym głębsze jest wytrawienie i tym ciemniejsze linie uzyskuje się w druku. W przypadku bardziej wyszukanych ilustracji, proces powtarzano kilkakrotnie, żeby uzyskać różne odcienie szarości. Gotową płytę pokrywano farbą drukarską w taki sposób, by farba zatrzymała się tylko w wytrawionych miejscach. Następnie płytę przykrywano arkuszem wilgotnego papieru i wkładano do prasy. Technika Hopfera stała się popularna, ponieważ była prosta. Ryciny można również grawerować, ale wymaga to specjalnych kwalifikacji. Natomiast jedynym wymogiem przy akwaforcie jest sama umiejętność rysowania. Jest chwalony jako wynalazca, a równocześnie szkalowany za wtórność. Freida Spira, historyk.